Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Od rana dzisiaj mam mega dobry humor. No i mogłabym zacząć tutaj słowami piosenki Od rana mam dobry humor. Dlaczego? Bo dzisiaj będzie się działo. A największą tutaj taką frajdą jest to, że spadł wczoraj u nas deszcz. Spadło 4,5 litra. Niby to nie jest dużo. Jeżeli by to było w lecie po takich ciężkich suszach, to by było tyle co nic. Ale dzisiaj to jest po prostu złoto. Złoto na moje posiane warzywa. Ja już tam byłam. Wy jeszcze nie. Ale ja doznałam szoku. Wy też doznacie szoku, jak wyjadę później na pole. Ma przyjechać Agnieszka. Są dla niej truskawki. Będziemy tutaj testować jej minę. Jak ona zareaguje na te truskawki. Przede wszystkim Aga nie była u mnie. Ostatni raz była 13, jak sadzałam kwokę na jajka. I dzisiaj właśnie moja kwoka się lęgnie. Jest Piotr, który dzisiaj jest 3 maja. I ona dzisiaj się lęgnie. Rano już, jak tylko wstałam o godzinie 6, to pierwsze co poleciałam do kwoki, zajrzałam i były 3 malutkie kurczaczki, ale jeszcze jej nie ruszałam. Teraz idę zobaczyć do niej drugi raz. Byłam już w szklarni, bo to są takie pierwsze rzeczy, które po przebudzeniu, po wstaniu wykonuję. Kwoka, szklarnia, bydełko i dopiero później na końcu my. Idziemy do kwoki. Chodźcie, bo jestem ciekawa sama, co tam się dzieje. To jest ta, którą sadzałam 13 i chciałam posadzić 2-3, bo tak jest lepiej sadzać kilka kwok naraz, to wtedy później jak się wylęgną, to w jednym terminie jest więcej kurczaków. Niestety nie usiadły, tak jak mówiłam wtedy w filmie, że to nie jest tak, ona będzie siedzieć w kurniku, ale już później na kolejne jajka może nie chcieć usiąść. I tamte, no chyba czuły jakiś taki zew, ale nie siadły, a ta... Siedzi. Zaraz ja wezmę mikrofon, przysunę. Posłuchajcie pierwsze odgłosy maluszu. Mam nadzieję, że już je słyszycie. One się odzywają i rano jak tutaj przyszłam, były trzy takie mokre kurczątka i zostawiłam tą kwokę tutaj, wybrałam tylko jedną skorupkę, która leżała przy niej, nie podnosiłam ją do tej pory, teraz już muszę zajrzeć, bo na pewno się wykluły następnej, trzeba skorupki powybierać, ale nie niepokoi jej tutaj niepotrzebnie, bo ja bym ją co chwilkę tutaj podnosiła, wiecie, sprawdzać, no cichutko, nie bój się, to ona... tymi swoimi nogami i jednak ona jest dosyć ciężka. Kurczaczek, jak się wykluwa ze skorupki, za chwilkę Wam pokażę, on jeszcze wciąga żółtko do siebie, całe wnętrzności i ona niechcący mogłaby stanąć na niego, przerwać i doprowadzić do śmierci. Także czekam tu cierpliwie, no ale teraz trzeba tutaj zajrzeć już. Chodź, kochanie, no chodź. Oj, 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 zobaczcie, jak ona się denerwuje, próbuje mnie odgonić, myśli, że ja chcę zabrać jej dzieciaczki, patrzcie. Jejś, ile ich tutaj już jest. Nie, no nie mogę. Kochanie, no chodź na chwileczkę, ja cię tylko tak na momencik, ja wybiorę tylko skorupeczki, wiesz? Chodź, kochanie. Chodź, 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 chodź. Oj, oj, oj. Jezuniu, ile ich jest. Cichutko, cichutko kwoczka, cichutko. Ona się denerwuje. Szybciutko wyciągnę skorupki. Czekaj, kurka, czekaj, czekaj, kochanie. Nie denerwuj się, nie denerwuj się. Czekaj, ja tylko zabiorę skórki. Tylko skórki. O, o, i tutaj Wam pokażę zaraz. Chodź, chodź, chodź. Tutaj już możesz wchodzić. No wchodź, 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 wchodź. Pomalutku, pomalutku. O, i zobaczcie, jak ona teraz delikatnie wchodząc, jak ona się gnieździ, jak ona się tu kokosi, żeby im nie zrobić krzywdy. A tutaj wykluwa się kolejny kurczaczek. No masz, 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 masz tutaj. No dobrze, dobrze, już, już cię zostawię. Już cię, kochanie, zostawię. Piękna chwila. Pamiętam, jak jeszcze z mamą żeśmy kwoki nasadzały i z babcią i one tak siedziały po 3
I później jak się wylęgły te kurczątka, było ich takie piękne stadko. Tutaj nie wiem ile się wylęgnie. Można już po kilku dniach sprawdzać zalężenie jajek przez podświetlenie. Przyjść jak jest ciemno w nocy, latarkę, jajko i ono jest wtedy podświetlone. Mogłam to zrobić i w pierwszej chwili tak myślałam, żeby dla Was to zrobić, żeby pokazać, ale jednak moja taka natura przyzwyczajenia wzięła górę, bo u nas nigdy żeśmy nie podświetlali, z tego względu, żeby mieć później niespodziankę, to oczekiwanie, bo można to robić i widzimy wtedy już po tygodniu, że jest jajko niezalężone, eliminować to jajko. Ale jednak zawsze jakoś tak i moja babcia, i moja mama, żeby mieć niespodziankę, to oczekiwanie, ile ich z tych jajek wyjdzie, jest naprawdę takie, ma taką adrenalinkę i cieszy. No tak, już spadam. Rozumiem? Spadaj, wychodź, zostaw mnie w spokoju. No i tak też czynię. Spadam. Ja pierdzielę. Nie mamy mikrofonu. Ale... Nie mam nic, ale reakcja Agnieszki na truskawki i to, co się tutaj dzieje w szklarni, jest bezcenna. Tak bezcenna, że właśnie potrąciłam konewkę z wodą i wylałam wszystko. Ale słuchajcie, to jest takie pyszne. Ja właśnie przed chwilą przyjechałam do Reni i moja radość jest niesamowita. Prawie miesiąc nie byłam u Ciebie, tak. Nie? I pierwsze co zobaczyła tego wiszącego pomidorka tutaj w szklarni, jak go zobaczyła, mówi nie, ja nie wierzę. Jakie to wszystko duże. Pomidor rośnie z dnia na dzień, kolejny też, tam następne. Ale truskawki słuchajcie, przebiły wszystko. My już tutaj degustowaliśmy, a Agnieszka dopiero pierwszy raz. No, zostawiła dla mnie. Tu mam. Jeszcze wszystkie już objadłaś? Nie, tu są jeszcze. Zobacz, tu w krzaczkach jeszcze się chowają na dole. To dla mnie. Tak. Gdzie? Tu a jedna jest. Jest. Słuchaj, nie na darmo plewiłam. Ale wiecie co? Jej radość jest tak ogromna, że ona i tak połowę przegapiła. Tutaj szuka gdzieś po krzakach, a tu na widoku wiszą. A to tutaj. A bo to trzeba poplewić jeszcze. One, no. To jest kamuflaż. Aha, okay. To ziele to jest kamuflaż przed rodziną. Nie, przed rodziną. Co by tutaj prędzej ciebie nie ubiegli. Ale pecha. Tu jest jeszcze jedna. Gdzie? A o tu. To jest zakamuflowana. No to wybacz, wszystko ci zjem dzisiaj. A proszę cię bardzo, one czekały tutaj na ciebie i się uśmiechały. Dzięki piękne, ale czad. Radość bezcenna, radość Agnieszki z truskaweczek. Smak dzieciństwa, nie? Jacie, coś niesamowitego. No i łapy. No to jest tradycja, jak się truskawki zbiera. Dobre, naprawdę pyszne. Ojejku, jak ja za tym tęskniłam. Ludzie. No bardziej chyba, wiesz co, ja myślałam, że powiesz, że za mną, a ona za tym. No ja kręcę. I tutaj już teraz wszyscy te kilkadziesiąt tysięcy ludzi słyszą. Za czym ty tęskniłaś? Ja za tobą tęskniłam. Tak, jasne, jasne. Pomidorkami były niedawno, nie? Ludzie, jak to wszystko poszło. A papryka. No jeszcze następnym razem już owoce. Jak poszły ludzie. Jakie to wszystko duże. Sałatę już w część opędzowaliście. No już ją kończymy. A marchew jak tam porosła. Nie w tym kierunku patrzysz, marchew jest w drugim. To jest pietruszka. A Boże i koperek ludzie, a marchew tutaj mam. Tu już ci wszyscy wybaczą, bo to z wrażenia już marchew z pietruszką mylisz. Ale patrz. Pomidory. No, pomidorki już są, także ale rosną poszło. Tutaj w szalonym tempie teraz. Ludzie. Pięknie. Dobra, kończ już. Kończę. Agnieszka zadowolona, idziemy na kawę. Idziemy, bo ja, wiesz, ja nie piłam w domu kawy. Ale te truskawki cię tutaj powstrzymały przed kawą. No, przecież, ale na pewno coś jeszcze znajdę. Idziemy na kawę. Zmiana planów. Zamiast iść na kawę, to jedziemy na kawę. Wybieramy się do Mieszkowic, do Lucynki. Od razu na lody. Ale po drodze mamy tutaj te nasze pawilony wywiezione. I tak z ciekawości tutaj zajechałam zobaczyć, jak te pszczółki pracują.
Brzęk jest niesamowity. Chodzą dzisiaj tutaj jak szalone, jest ciepło. Pogoda wręcz nawet taka parna jak na burzy, a to sprzyja temu, że pszczoły właśnie idą bardzo w pole, idą na zbiór, bo wtedy wszystkie kwiaty nektarują rzepak. Co prawda tutaj kończy już swoje kwitnienie, ale są jeszcze takie gatunki, że jeszcze może z tydzień pokwitną, także no jest szansa, że może coś tutaj przyniosą, zobaczymy. No i co najważniejsze, akacja nie do końca tutaj omarzła. U nas tam we wsi w 99% omarzła, a tutaj, gdzie te pawilony stoją, to tak jadę i przy drogach widzę, że no jednak one się ostały. 90% akacji jest niezmarzniętych. Jest szansa i na miodzik akacjowy. Nie jest źle, nie jest źle i powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolona. Także dzisiaj dzień samych pozytywów, a jeszcze nie dobiegł końca. Jeszcze pojedziemy na pole, no i będziemy patrzeć, ile tych kurczaczków się wylęgnie. Na chwilę obecną, jak żeśmy wyjeżdżały, jest 8. Lęgną się następne, no i zobaczymy. Jedziemy na lody. Dzisiaj pogoda jest taka dosyć parna, także pszczoły, no, dzisiaj mogą troszeczkę przynieść tego miodu, zboża. Zobaczcie, jak już poszły w górę. Przed chwilką żeśmy mijały jęczmień. Tak pięknie się już wykłosił. Te kłosy się na wietrze kołysały. Pięknie to wygląda. A przed nami rowerzyści. Pogoda też sprzyja ku temu, aby właśnie ruszać sobie na rower. Ale dają. A my ich właśnie wyprzedzamy. Pa, pa. Tak. No i dojeżdżamy do Mieszkowic. Tutaj w Mieszkowicach chodziłam właśnie do szkoły rolniczej i jest to takie stare miasteczko. Jeszcze ulice są brukowe. Za chwilkę tutaj Wam przy okazji pokażę. No i całe Mieszkowice były okalane, tak jak kiedyś miasta, murami obronnymi. Tak samo i tutaj jeszcze w Mieszkowicach one się zachowały. Takie malutkie, skromniutkie te Mieszkowice są, ale ładne. A mnie się kojarzą z lodami. Z lodami, bo tutaj są najlepsze lody na świecie. Tutaj wszyscy okoliczni znają tą lodziarnię, przyjeżdżają i tutaj no, są dni, że trzeba odstać po te lody. Oj, bo tak, ostatnią godzinę zdałyśmy. Pamiętam. Słuchajcie, stałyśmy godzinę. Ale warto. Ale warto było. Pycha. O, i tutaj zobaczcie, są właśnie zachowane mury obronne jeszcze w Mieszkowicach i wjeżdżamy na bruk. Tutaj teraz przejeżdżamy. Zobaczcie, jaki piękny kościół jest. Fantastyczna budowla kształtna, taka dosyć ciekawa. I tutaj jest Miejska Rada, a na środku stoi pomnik Mieszka I i tam z tyłu jest policja. I tutaj zawsze taki wierszyk był. Stoi Mieszko w Mieszkowicach na kamiennym słupie, Miejską Radę ma przed sobą, a policję... Już nie będę kończyć, bo już chyba wszyscy wiedzą gdzie. W tyle. Akurat nie dzisiaj jest Floriana, święto strażaków. Florian jest patronem strażaków, także... Wow, ale wozy. O, z rozmachem Mieszkowice dzisiaj. Pozdrawiamy Mieszkowice i wspaniałych mieszkańców Mieszkowic. Dokładnie. I moja siostra też jest strażakiem. W związku z tym pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich strażaków i życzę Wam tyle powrotów, ile wyjazdów. A tutaj jest słynna Lucynka, do której dzisiaj zmierzamy. Jest ona naszym celem. Ach. Szczęśliwego dnia, ciąg dalszy. Spotkaliśmy sąsiadów naszych. No jak, żeby wszyscy tylko na lody. I co najważniejsze, nie ma kolejki. Nie ma kolejki. Ciężki wybór, zobacz. Widzisz? Króweczka i śmietanka i jagoda i... No ja nie wiem. Ja jestem niezdecydowana.
Nie i wiem, tutaj obrałam kopę owocową, jest bardzo smaczna. Jakoś filmowe, nie? Tak, tak, też tak. Przepyszne. To no. Może dzisiaj weźmiemy sobie kompozycję własną, skomponujemy, co? No, co jak nie, jak tak, to bierzemy to. I jeszcze no. Pomyślimy tutaj, bo tutaj teraz będzie chwilka do namysłu. Wybór był ciężki, ale w końcu żeśmy się zdecydowały. Kawka, bardzo pyszną tutaj robią. No i żeśmy się zdecydowały. Kawusia. Tak, na kompozycję własną. Skomponowałyśmy sobie tutaj pyszne desery i teraz będziemy je zajadać. Jejku, to są te najpyszniejsze. Słuchajcie, ale tak. Zanim my żeśmy wybrały, to oj. No, troszeczkę trwało. Trwało. Ale obsługa tutaj jest bardzo miła i cierpliwa, przynajmniej do nas. Także ja wam tutaj polecam. Tak. A teraz to jest swój? Bo ja mam inny sos, ty masz inny. Dobra. To my tutaj zajadamy i widzimy się, jak już stąd wyjdziemy. Życzcie nam smacznego. Smacznego. Dziękujemy. Już wróciłyśmy. Zjadłyśmy lody. Tam jest paintball koło mojego ogrodu. Zabawa na całego. Jest wesoło, na polu jest cichutko, śpiewają ptaki. I jak ci, Agnieszko, smakowały lody? Ojejku, bajka. Ja już nie powiem, że u mnie są najlepsze. Nie powiem. Któregoś razu przyjechała Agnieszka i ja mówię, to było w tamtym roku. Mówię, Aga, zabieram cię na najlepsze lody na świecie. A ona mówi, tak, najlepsze lody są u mnie. Ja ciebie zabiorę. I ja mówię, dobrze, chodź. Ja cię na te lody wezmę. Jak pojechała, tak zjadła te lody i tak później siedzi. Ja mówię, i jak? A ona tak na mnie patrzy, ja cię już na te lody nie zabiorę. Ja mówię, dlaczego? Bo tu są najlepsze lody. Nie, naprawdę. Prawda. I to nie jest, że jakieś takie teraz słodzenie czy coś. Robią je własnoręcznie, na miejscu, receptura niezmieniona od kupę, nawet już nie wiem ile lat, także tutaj wszyscy w okolicy znają, już nigdzie nie jadą, specjalnie potrafią jechać 50-60 km na lody właśnie do Mieszkowic, także to mówi samo za siebie. Jeżeli kiedyś będziecie, spróbujcie i napiszcie w komentarzach, na pewno będą wam smakowały i nie tylko lody, kawa, super, a gofry to już nie powiem, a obsługa rewelacja. Cud, miód, malina. Tak jak moje warzywa tu po deszczu. Zobaczcie, wczoraj spadł deszcz. I to jest to, co ja mówiłam, że może być wilgoć od spodu, ale deszcz robi swoje. Jedna doba, jak wygląda cebula, ona drugie tyle poszła w górę. Mało tego, pietruszka, o którą tak tutaj się martwiłam, że mi nie wzejdzie, również już zaczyna wschodzić. Tutaj zobaczcie. No wschodzi, nie są już pokaż. Pierwsze wschody pietruszki i to po tym właśnie deszczu. Majowy deszcz, taki gdzie przejdzie grzmot, jest parno, ciepło, on po prostu potrafi zdziałać cuda dosłownie w jedną noc. Popada, jest dociśnięcie, jest kaloryczność całkiem inna. Ten deszcz jest przede wszystkim taki zaopatrzony w potrzebne składniki dla tych roślin. On jest naładowany dodatnimi jonami. On jest odpowiedniej wilgotności, współgrającej z ziemią właśnie przy wschodzie rośliny. I to jest to, czego nam brakuje, czego mi tutaj brakowało, mimo że zobaczcie teraz, jak tutaj to pole zrobiło się ciemniejsze, wilgoć ta z wierzchu, mimo że jej nie było aż tak dużo, złapała tą wilgoć z dołu i teraz tutaj będą już naprawdę piękne wschody. Jestem zadowolona, cieszę się. Tam żeśmy nakryli ogórki dzisiaj rano z mamusią, żeśmy przyjechały, bo po niedzieli głoszą jeszcze takie chłodniejsze noce. Być może trafi się przymrozek, może nie, ale te ogórki były wysiane tutaj dwa dni temu. Teraz po tym deszczu, kto wie, czy one już dzisiaj nie pęcznieją i nie wychodzą na wierzch. No nie będę tam sprawdzać, a co mi tam? Muszę sprawdzić.
i chwilę. Tak nieskromnie chciałam zaproponować, żebyśmy to zrobili, ale no dobra. A ty wiesz, że ciekawość to pierwszy stopień? No wiem, coś widać? Nasionko. Wylezione, spęczniałe. Także one już być może gdzieś tam któryś już się wybija, ale no na razie nie widać. Za dwa dni na pewno się wybiją, tak. Są pod agrowłókniną i niech tutaj siedzą. Jedziemy do kwoki. Agnieszka już widziała i było 8 sztuk. Wow. Jej reakcja była bezcenna. Piszczałam. Tak, 8 sztuk było. Jedziemy zobaczyć, ile jest teraz. Jesteśmy już u naszej kwoczki. No. Słyszycie, jak się odzywają? Ja bym chciała krzyczeć i piszczeć, ale nie mogę. Nie, nie wolno, bo ona się zestresuje. Zaraz sprawdzimy, ile jest teraz. No musimy zobaczyć, bo musimy wyciągnąć ewentualnie. Jakie statko piękne! Ale musisz zejść, kochana. Ona się znowu teraz zestresuje. Na chwilkę, na chwilkę. Są kolejne. Są kolejne. Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, kochanie. Zaraz pójdziesz. Kwocia. Jeszcze 4 jajeczka są. O, kluje się. Kolejne się kluje. Pokaż, pokaż. Czekaj, 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 czekaj. Czekaj, kochanie, czekaj, kureczka. 2, 4, 6, 8. Ile ich tu jest? Czekaj, kureczka. 2, 4, 6, 8. 9 chyba to się wykluło kolejne. No te tu zostały jeszcze 2, 4, 5. Chodź. Oj, 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 oj. Pomalutko. No i teraz będziemy czekać do jutra. Zostawimy ją tutaj na noc. Jutro, niedziela, przyjdę. No tak, tak, któreś piszczy. Przyjdę i zobaczę, czy te jajka się nakluwają, bo jest taka możliwość, że są po prostu słabsze. Zobaczcie, jak ona, jak ja zabiorę jej jajko, jak ona zaraz będzie pod dziobem sobie tutaj podkładać to jajko. Wszystko chowa pod siebie. Tak, kurka, tak. Ona patrzy, co ja robię. Tak. Ale jest dumna. Jejku. Kuchana. O, i zobaczcie, jak schowała jajko pod siebie. Tak. No i ona teraz tutaj, zobaczymy. Do jutra powinny się wykluć, bo mogą być słabsze, także one się mogą dobę później wykluć. A jeżeli nie, to jest też metoda sprawdzania jajek. Bierze się na gorącą wodę, wkłada się dosłownie na chwileczkę. Jeżeli kurczątko jest, żyje, to ono będzie to jajko podskakiwać na tej gorącej wodzie. To jest taka stara metoda, którą też moja mama praktykowała. Jeżeli jajko, które się spóźniało z wykluciem, kładła na gorącą wodę i sprawdzała. A może być tak, że mogły zamrzeć. No i jutro zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dzisiaj jeszcze im jeść nie daję, bo one są za malutkie. W pierwszej kolejności dostaną ugotowane jajko, im tu przyniosę. I później płatki owsiane. Jak już będą miały z tydzień, zacznę im pokrzywkę przynosić. I tutaj będzie bardzo fajna lekcja uczenia kurczaczków jedzenia. To będzie właśnie kwoka je uczyła. Będzie dziobać. Ona będzie im rozdziobywała na okruszki. I tak będzie taki specyficzny swój głos będzie wydawała. I te kurczaczki tak będą się hurtem do jej dzioba zlatywać. Ale to jak będzie takie karmienie już, to też Wam nagram, pokażę, jak kwoka właśnie zachowuje się, karmiąc kurczęta, jak ona je nawołuje, jakie głosy wydaje. Większość z Was zna to, bo macie kwoki, sadzacie, sadzaliście, ale wiem, że dużo osób nie zna i będzie to taka ciekawa lekcja. Nie kurka? Nie? Nie, no ja jestem zmieniona. No, no, no. Ti, 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 ti. Jakie one słodkie. Pokaż. Mam najść jakie ślicznusie. Hej. Pokaż tylko. No, dzień dobry. Ale jak on cipcia sobie już. Dzień dobry. No idź. Hops. Wskakuj. No wskakuj do mamy. No nie chcę, no patrz. Łobuziak, ale jakie odważne. Tak. On już to. No ale wydaje głosy i kura się od razu podnosi, od razu reaguje. No idź.
Idź, idź. I tutaj takimi oto widokami żegnam się na dzisiaj z Wami. Życzę Wam dużo radości, zadowolenia i takiego postrzegania świata troszeczkę inaczej. Cieszenia się z tego, co jest, z takich małych rzeczy, bo czasami takie zwykłe małe rzeczy są perłami w naszym życiu, drogocennymi, bezcennymi. I właśnie takich drobnych, malutkich pereł Wam życzę jak najwięcej. Do następnego!